Telefunken to niemiecka firma produkująca aparaturę radiową i telewizyjną, założona w Berlinie w 1903 roku jako wspólne przedsięwzięcie Siemensa i AEG. Pierwsza filia Telefunken w Polsce powstała w Warszawie w październiku 1933 roku. Była jedną z niewielu konkurencji dla polskiej filii Philipsa. Firma ta kilkukrotnie zmieniała swą siedzibę aż do roku 1937, kiedy to zakupiła teren o powierzchni 3200 m2 na warszawskiej Pradze ze zbudowaną 4 lata wcześniej nowoczesną halą fabryczną. Rok później firma przeszła poważną restrukturyzację i przekształciła się w Krajowe Zakłady Telefunken SA. W tym miejscu firma funkcjonowała do 1939 roku, produkując wyłącznie odbiorniki radiowe do powszechnego użytku. Wybuch II wojny światowej zakończył dynamiczny rozwój tej firmy. Po wojnie mieściła się tu wytwórnia konserw, marmolady i przetworów spożywczych Wanda, aż do znacjonalizowania zakładu w 1950 roku. Po roku 1953 w obiektach fabrycznych mieściła się filia Rembertowskich Zakładów Mięsnych, a następnie biura i hotel dla szwaczek zakładów odzieżowych Kora. Po likwidacji tych ostatnich w latach 90. XX wieku zabudowania fabryczne zostały porzucone i do dziś nie są użytkowane, ulegając coraz głębszej degradacji. Obecnie ten wielki teren jest okupowany przez bezdomnych i mimo dużej dewastacji tego obiektu, jego wielkość i postapokaliptyczny wygląd nadają temu miejscu niesamowitego klimatu. Jesteśmy troszeczkę na przypale. Igłę może dawaj tutaj po prawo najpierw. Zaczniemy od prawicy. Oho! Dolnik. Tu na prawo wszędzie ślady wandalizmu. I alkoholizmu, nic nowego. Wszystko rozjebane, zniszczone. Proszę nie przeklinać na wizji. A tu są jakieś tajemnicze podziemia. Tak, ja już tutaj. Wszędzie alkoholizm. Śmieci. Tutaj jest rally. Tak, ale nawet znacznie bardziej. Była gustowna szafa. Nie podoba mi się to. Bardzo popsute. Co? Bardzo popsute. Wszystko jest pierdolone. Powinniśmy w kaskach chodzić. No. Dlatego musimy uważać, bo jako, że jesteśmy w Warszawie, to może być dużo prawdopodobieństwo. Niespodziewanych lokatorów, którzy dokonali tutaj niezbędnego meldunku. Tam na dół tylko te śmieci były. Tak? Tak, to patrzyliśmy z góry. Jesteś pewny? Tak. Nie jestem pewny. To świeci. No tak, no to jest dobrze. Śmieci, koniec śmieci. No to była jakaś kotłownia. Mhm. Czekaj, jeszcze tutaj na lewo. Tutaj jakiś żul spał. No MC.
Mamy elegancki komin. Idziemy dalej. On de góra. Dzień dobry. To było jakieś okienko, jakieś... jakieś coś? To wszystko powinno być murowane, nie? Tak właśnie pod nami nie zawali tak łatwo, co? Nie, przecież to nie jest stary budynek. No trochę jest stary na pewno. A ile ma? 400 lat? Mamy trochę street artu. Tu i tam. Tam i tu. Wszystko wody, jakszy. Puste mury. Tam mamy łącznik pomiędzy jednym a drugim budynkiem. O, tutaj nie chciałbym się... O, winda. O, kurwa, spierdolić. Puszczalne obciążenie stropu. 450 kg, tak gruby jesteś. Musisz wyjść stąd. Mam med. 450 kg też. Matka Boska węgla brunatnego. Tak? Widziałeś czyjś krok? No. Rozglądam się, ale nie widzę. Ale miałem wrażenie, że coś gdzieś tam słyszałem. Mm. Sorry, to ja. Wiedziałem, że się mieszkujesz sobie. To jest ostatnie piętro? A nie, jeszcze jest. Jeszcze jest. A tu wszędzie jest rozpierdol. No, nic tu nie ma. I coraz bardziej boję się wchodzić. Po wchodzić po tym. Bo ten budynek grozi zwaleniem. Jakby nie groził zawaleniem, to by można było wejść na dach. A tak to strach wejść na dach. Alkoholizm? Kibel dwustronny. Dwuwejściowy. To mamy ciekawe graffiti. Zerknijmy tutaj na samą górę. Znajduje, jak ty zrobił sobie prowizoryczną drabinę z okna. Łukasz, może chcesz wejść na dach? Nie, dziękuję. To w ogóle jest zamknięte na kłódkę. Ciekawe, co tam mi było w środku. Tak słyszałem, że urbex to też wandalizm. No. Kurwa, ktoś to nasrał, gdzieś bo jedzie. No. Ty. A wiesz, że tam jest jakby pościelone jakieś kurwa te? Co? To tam jakaś menelnia mieszka. Jak ewentualnie kulturalnie bezdomni. Ty no? Ale tutaj przy samych drzwiach wręcz. No są buty, jakieś... walizki. Nawet jakaś kobita, bo są klapki damskie. Tak. Aha. No.
No bez kitu. Drodzy telewidzowie, scena tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Ja bym się zawrócił, bo tu śmierdzi. Miska, jakiś ręcznik. Chodź, bo tu jebie. Ale jak oni tutaj urzędują, to już nie mogli srać gdzieś dalej. No sami pojedzie. Sobie smrodzą. Ja może tak zerknę tylko. Dolny, tutaj też była winda prowadząca na jeszcze niższy, na parter w sumie, bo my jesteśmy na piętrze pierwszym. To ty? Co? Co? Słyszałem jakieś zakasmanie jakieś. To ty? Przecież nie ja, jakbym ja to byś chyba bardziej słyszał. Gdzie? Fajnie, tak. To jest nawiecone, też mówiłem, że mam wrażenie, że nie jesteś podpisany. Albo się mylenia przed nami chowa. Może. Albo na nas poluje. Kanibalska mylenia. To jest rali. Ale to jest już góra. Ale romantyczny strych. Glory Hallem na górze dla hardkorów. Tutaj mamy jakieś pozostałości po windzie. Tutaj mamy jeszcze wyżej coś. Tu mamy eleganckie wyjście na dach, z którego trzeba skorzystać. Elegancki dach, ale na który lepiej nie wchodzić? Co? Elegancki dach, ale na który lepiej nie wchodzić? Nie, ja też nie polecam. Czy podziemia znaleźliśmy? Zapewne nawiedzone. Tak, w jedzeniu. To jest sali jak nic. Niżej też niby coś się znajduje. Tak, czy byście wiadomo co robili? No, tak więc, drodzy telewidzowie. Aktualnie prosimy o donaty, bo idziemy jeść. Tak, nie daliście nam donatów, ale jako sobie poradziliśmy, idziemy jeść, kupić jedzenie za pieniądze. I jeśli chodzi o to miejsce, to by było na tyle. Jeśli wam się podobało, to dajcie unlike'a i unsubscribe. Ale będzie 0 lajków, bo miejsce chujowe.
Tak. No i idziemy żreć. Widzimy się w następnym odcinku. Prawdopodobnie w opuszczonym szpitalu w stolicy Warszawa. Dziękuję. Nara. I na koniec Achmed.